takie miejsca, gdzie świętowanie rozpoczęło się już w Boże Narodzenie. Bez szampana i fajerwerków, ale za to jak? Mieszkańcy Ćwiklic niedaleko Pszczyny bawią się na ludowo i nie w jedną sylwestrową noc, ale przez całe 2 tygodnie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Tak nakazuje śląska tradycja. Chodzą więc od domu do domu, kolędują, składają życzenia, biesiadują z sąsiadami i tak od lat na śląską nutę. Sabina Dyla. Szpilki, mała czarna czy krawat nie w głowie Ćwikliczanom w tym karnawale jak i lata wstecz. Tu modna będzie tradycja. Stroje mamy oryginalne, pozbierane po starszych ludziach, są autentyczne. Stroją się biesiadnicy, stroją się też muzykanci. Nic dziwnego, że humor dopisuje, bo tu dosłownie świętuje się z przytupem. Chodzenie po kolędzie to stary śląski zwyczaj. W ten sposób bawiono się nie tyle w sylwestrową noc, ale przez całe 2 tygodnie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Tak, potrafią się bawić. Bardzo się potrafią bawić, super. Kolędnicy, zwani też pastuszkami, wędrują od domu do domu, śpiewają kolędy i składają świąteczno-noworoczne powinszowania, czyli życzenia. Prowadzi ich gwiazda. Trzeba łazić na przodzie i pokazywać się z najlepszej strony zawsze, nie? Tą gwiazdą. No i łapa marznie, można powiedzieć, z tego kręcenia. No, atmosfera fajna, jasny. Za dobre słowo gospodarz musi jednak zapłacić. Śpiewali zabił wieprzka gawęda, żeby przypomnieć gospodarzowi, że tam w komorze jakieś krupnioki, jakoś kiełbasa i po co przyszli. Jeśli ktoś nie zrozumie, wtedy upomina go Żyd. Na szczęście wiele roboty nie ma. Są bardzo hojni, zawsze nas gorąco witają i zawsze coś nam zostawią. Jest jednak coś, co na Śląsku wyróżnia sylwestrową noc od tego świętowania. W nowy rok Ślązak musi mieć porządek w domu i w portfelu. Zawsze tak jak w nowym roku, tak przez cały rok, także trzeba się starać. Kto się nie postara, temu psikus. Gdzie był nieporządek, tam rano nie będzie furtki. Na wszelki wypadek znawcy śląskich tradycji podpowiadają. Jo, fest lubię te śląskie tradycje, lubię jak we Sylwestra te furtki wyciągają i to jest fajne. No, lepiej jakby mnie nie wyciągli, bez tuż se ta moja schowia na dzisiaj. Sabina Dyla,